Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek i dzisiaj mam dla was bardzo ważną informację, ponieważ to już dzisiaj. Dzisiaj spróbujemy pokonać Lucyfera i raz na zawsze zakończyć to jego złe panowanie. Nie podoba mi się to totalnie, dzisiaj wojna musi się skończyć, dzisiaj nie chcę jej kontynuować, nie ma takiej możliwości. Tym bardziej, że cała moja chata jest rozwalona i nie może tak to wyglądać, musimy ją odbudować. Mamy serce Lucyfera, które udało nam się odzyskać, w tym momencie idę po Milki, ponieważ mam pewien plan na to, jak pokonać Lucyfera. I zaraz wam go przedstawię. Zanim jednak rozpoczniemy, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Tutaj jest taka przecudowna tablica. W tym miejscu, prawda, lecimy po 223 tysiące. Na plusie mamy 85 tysięcy, coś tam więcej, więc po prostu wejdźcie i dobijmy 90 tysięcy. No i na Filip Szybka lecimy po 100 koła, więc kto jeszcze nie subskrybuje, niech bije. Tam w tym momencie już jest inna w ogóle liczba, natomiast tutaj jest już 200, a nie mam w ogóle 200, więc nie wiem, co zrobimy tutaj, nieważne. Tu jest 96 tysięcy i tutaj coś jest po przecinku, ale nie pamiętam ile, bo to tak szybko leci, że nie nadążam tego zmieniać. Dobra, lecimy do Milki, lecimy do Milki, trzeba z nią porozmawiać o rzeczach. O kurde, wpadłem tutaj do czegoś, co to jest? Gdzie jestem? Dobra, wychodzę, nie chcę tu być, nie wiem, co to jest. Halo, Milki, gdzie jesteś? Halo. Co się stało? No nic, drzwi mi wywaliło. A, no i dlatego płaczesz? No słuchaj, tak, kurde, chodź, pokażę ci, jak mi drzwi wywaliło. No dobra, widziałam, jak ci wywaliło drzwi, ale zobacz. Ja lubię mój domek, a ty jakieś jesteś naburmuszony cały zobacz, czas. Zobacz, jakie ja mam super drzwi. Kurczę. Próbowałem przymknąć, bo mam przeciąg, ale nie wiem, potrafię. Ale ty to sam sobie zniszczyłeś, a co to za mechanizm? Tu? No to jest ten mechanizm widocznie, który został zrobiony do tego tutaj. To działa dalej? Niesamowite, to dalej działa. Mimo tylu wybuchów to dalej działa. Patrz. To jest, no way. To jest niezniszczalny mechanizm jakiś. Dobra, słuchaj, dzisiaj jest bardzo ważna sytuacja. Dzisiaj tak, najważniejsza zabijamy sytuacja Lucyfera w naszym życiu. Koniec dni. Zabijamy Let's Lucyfera. Ja przygotowałem go. Pewne miejsce, musisz ze mną polecieć. Chodź, załóż selitrę i dawaj, lecimy. A jest, czekaj, bo ja mam problem. No, jaki masz problem? Ja nie mam fajerwerka. Dobra, ale to teraz ja mam, to ci mogę dać. Bardzo dziękuję, cieszę się, bo ja wszystkim korzystałem ostatnio. Dobrze, chodź, zapraszam, lecimy w tamtą stronę. Musimy przelecieć Przygoda. Tam. Nie, nie tam, czekaj, gdzie to było? Ja nie tam, chyba tam, czekaj, już się dobra, tam to było. Okej, już miałem lekkiego laga, zapomniałem już, gdzie mieliśmy lecieć. To jest tamtą stronę gdzieś. Tutaj musimy przelecieć i tutaj przygotowałem taką super pałkę. No po prostu plan, który ja mam, jest genialny. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś pokonaliśmy Lucyfera w taki sposób, że go zalaliśmy wodą. Mhm. I teraz postanowiłem, że trzeba to powtórzyć. I teraz patrz, uwaga, tu do wody wciśnij się. Normalnie szpica, tutaj walisz w dół. Pum. O, super, i patrz, widzisz to? Widzisz to miejsce? To jest miejsce, w którym go pokonamy. Spytasz, jak to możliwe? Dlaczego takie coś ma go pokonać? Jak to tłumaczę. Możliwe? Dlaczego już ci ma tłumaczę, takie coś już ci tłumaczę, ale czekaj, wypłyń stamtąd, bo musimy tam wejść w inny sposób, nie możemy tam przez tą szybę. Jest inny sposób na wejście tam, ale zanim to ja jednak muszę zebrać jeszcze sobie troszkę drewna, bo potrzebujemy pół płytek jeszcze troszkę. Ale to spokojnie, tu sobie zbiorę jedno drewno. Zapomniałem z domu zabrać. Dobra, bierzemy to drewno, pół płytki, chodź, idziemy tam na dół, tu właśnie trzeba zlecieć. Tutaj zapraszam. Tutaj jest masa pochodni. Gdzie ty jesteś? Tu. Tu jest w ogóle biały lis. O, jest. Nie wiem, co on tu robi. Patrz! No nie, że on nie poszedł nam tam zdezaktywować tego. Dobra, chodź i patrz. Wchodzimy tutaj w tym miejscu. Ja muszę zrobić sobie te półpłytki. Co się śmieszysz? Uważaj, plecy. Co się śmieszy? Nie, no ty z tym lisem, to było tak śmieszne. Czemu? No nie wiem, jakoś tak mega śmieszne to było, no. Okej. Okay. No i co teraz? Dobrze, i teraz patrz. Tutaj w tym miejscu dookoła stawiam wszędzie półpłytki, tak, że jak tutaj wejdzie Lucyfer, to liczę na to, że on się przestraszy tych półpłytek i zacznie tak krążyć, że stanie w końcu na jakąś, która zdezaktywuje TNT, które tu postawię. A na to TNT, które tutaj postawię, to zanim to jeszcze czekaj, zróbmy tak, żebyśmy sobie tego nie kliknęli. Nie wchodź tam dalej na... Nie mam zamiaru. Dobra, tutaj patrz, robię tak i uwaga, stawiam tutaj to TNT, uważaj. Stawiam idzie TNT, na to stawiam to i teraz bardzo ważna sprawa. Patrz, bierzemy to serce. I no. Musimy jakoś przywołać Lucyfera, więc wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to, żeby go tutaj przywołać, będzie po prostu postawienie tego serca gdzieś tutaj na podłodze i strzelamy w niego strzałami, tak, żeby te strzały po prostu zabolały go, wiesz, o co chodzi, że on tutaj przyjdzie po prostu. No. Taka sytuacja, taki jest plan. Tylko ja się boję, że tą strzałą zapalającą zarawalniemy w TNT i wtedy mamy lipę. Ja też się boję, więc ja może to rozwalę jednak. Dobra, najpierw go przywołajmy, a później będzie ten. Dobra, uwaga, jest gotowa? Ale mamy plan, więc tak, rzucamy tam i teraz tak, strzelaj strzałami w to. Strzelaj strzałami, to powinno go przywołać jakoś. On na pewno czuje teraz ten ból, jak to się mu smaży. I teraz po prostu musimy poczekać, nie wiem, czy... Wiesz co, wydaje mi się, że to starczy. On już będzie wiedział, gdzie to jest. Dobra, biorę to serce. Tak, wydaje mi się, że to starczy. Stawiam tutaj to TNT, stawiam to tutaj i stawiamy to serce. I uwaga, teraz wejdź tam na dół. Ja wstawiam wszędzie, gdzie trzeba półpłytki. Okej, uważaj, tylko nigdzie nie naciśnij, błagam. Ej, skoczyły mi się półpłytki, masz jakieś? Mam 4, no. Daj mi, bo potrzebuję.
Gdzie są? Dobra, tu są, dobra. Ja myślałem, że ja mam je w ekwipunku i mi się jakby gdzieś skończyły. Dobra, postawiłem wszędzie. Okej, teraz chowaj się, chowaj się, chowaj się, bo on tu możliwe, że za niedługo będzie chciał przyjść. Dobra, chodź. No bo on tu, no bo on teraz czuje, gdzie jest to serce i on możliwe, że tam pójdzie i się złapie. Tylko teraz okay, tak, okay. chodź tutaj, schowajmy się tutaj. Szybko zrobimy sobie tutaj taką bazę, szybką, żeby tutaj się zatrzymać. I musimy tutaj, że tak powiem, poczekać, bo on całkiem możliwe, że on teraz... Co ty robisz? No bo tutaj creeper jest. Ale to nie, teraz nie strzelaj, bo żeby tutaj nikt nie widział, że tu jesteśmy. Ty! Widzisz tam? Widzisz ten? Widzisz tak, widzę to. O kurde, on tam krąży wokół tego. No nie, ten creeper! Stary! Dobra, czekaj. Zabij go, ale uważaj, o nie. Zabiję go. Dobra, Lucifer tam gdzieś krąży na górze gdzieś krąży. On tutaj jest, dobra, czuję to serce. Kurde, co jest, wariacie? Jezu, się wystraszyłem. Dobra, musimy tu czekać, że on tu zejdzie. Mam nadzieję, że on tutaj zejdzie jakoś tam kopalnią, czy coś takiego, że on to nie zrobi wszystko. No nie rób teraz. Kurde, on tutaj idzie. Ale chowaj do się, nas. Chowaj się, bo tu jak nas zobaczy, to mamy przekikane. Dobra, zabiję go, dobra. Gdzie on jest? Nie widzę, zgubiłem jego nick. Jest tam, poprawię. Już jest tutaj, już jest tu blisko. Dobra, czekaj. Ja go nie widzę stąd. Kurde, znowu ząb idzie, odsuń się. Uważaj, on tam wszedł w ten tunel, szybko, dawaj. Elytra i lecimy do góry, z góry zobaczyć, jak to wygląda. Nie, dobra, uwaga. Czekaj, zatrzymuję się tu. Dobra, już jestem, widzę go tam. Zbliża się do tych tabliczek, dobra, wchodzi, patrz. Jest, odpalił to serce, zalej go woda, zalał go. Dobra, dawaj, lecimy tam na dół, zobaczyć, jak czy się zamienił w obsydian. Dobra, chodź, lecimy na dół, jest tutaj, co tu się dzieje? Jest, zamienił się w obsydian, jest tutaj, dobra, teraz trzeba tak, trzeba wiesz co zrobić, bo on jest w tym obsydianie, póki leży w wodzie, nie ma szans, żeby cokolwiek zrobił, bąbelki z niego ostatnie lecą, ostatnie oddechy. Dobra, słuchaj, potrzebujemy obsydianu jak najwięcej. Musimy wrócić teraz do domu i ogarnąć jak najwięcej obsydianu i wracamy tu go zamurować. To jest plan. Potrzebujemy obsydianu. Mogliśmy się do tego przygotować już wcześniej. W sumie nie pomyślałem, ale dobra. Lecimy szybko po obsydian. Ja obsydian mam przygotowany, tylko go nie zabrałem. Dobra, szybko lecimy na chatę. Szybko po obsydian, szybko! Kurde, dobra, jak go za... Jak on się tutaj ruszy? To pilnuj go, ja lecę po obsydian. Dobra, pilnuj go, dobra. Dobra, już lecę z powrotem, jestem już blisko. Kończy mi się fajerwerki. Jest on tam? Dalej? Jest tam, cały dobra. Czas tam się unosi. Budujemy tutaj, zabudowujemy go, uwaga. Patrz, robię tak, pum, tutaj jest grobowiec wielki, łup. Dobra, okay, zamurowany. Dobra, no. I teraz robimy tu taką platformę, ja w ogóle nie mam powietrza tutaj, będzie trzeba zrobić sobie taką norkę na zbieranie powietrza. Kurde, no to niezła norka, jak tu po drugiej stronie też jest woda. Albo nie ma, dobra, udało mi się zebrać wodę, ten. Dobra, uwaga, tu wchodzę z powrotem, tak, już tutaj robię ten. Dobra, trzeba tu zrobić taki posąg. Dobra, robię tak, coś takiego. Dobra. Zróbmy może na tyle, takie nogi grube. Coś takiego. Masz, daję ja ci też mogę, trochę no, tego obsydianu, no. Weź. Ale to leci, stary. Weź ten obsydian i też buduj. Dobra. Dobra, no. I teraz zbuduj tutaj taki posąg, taki co go raz na zawsze tu przypieczętuje. Dobra, coś takiego na taką wysokość. Teraz możemy to łączyć tutaj. Coś takiego. Ej, kończy mi się obsydian, ale ty masz jeszcze sporo, nie? Ja mam stack, no dałeś mi. Dobra. Daję ci dwa chyba nawet. Tak. Dobra, czekaj, muszę iść zebrać powietrza. Dobra, udało nam się, Boże, się nie... O, tu dałeś tabliczki, bardzo fajnie, bardzo ładnie, podoba mi się to. Nie mam w ogóle nic na oddychanie pod wodą niestety, ale mam chyba... Mam respiration na tym, dobra. Robimy tak, ja nie mogę, jaki posąg, co jest grane. Dobra, robimy tu, ej, bo to jest za chude, a dobra. To może jakoś powiększymy tam na 3, żeby to było. Dobra, robię tutaj ręce w bok już. Dobra. Ej, tu nic tu nie widzę w ogóle. Spoko, ja też. Aaaa, kurde, znowu umieram zaraz. Robię tutaj ręce w dół. Gdzieś tak do pasa one muszą lecieć. Gdzie jest tutaj... Gdzie... Dobra, no, jest git. Zrób też tą drugą, bo ja nie wiem jak tam, ile, jak kratki. Dobra, to jest do tej kratki. Dobra, muszę to zrobić. Tak, ale to się ciężko buduje pod tą wodą. Tragedia, weź mi nawet nie mów. Tak, coś takiego. Dobra. O, jedno, jak dobrze, że nie musimy żyć pod wodą, nie? To jest... Racja, dobra. To jest, dobra, jest, tak. Zrobiłem to. Jedna ręka jest dłuższa od drugiej chyba. Trudno się mówi. Nie, chyba są równe. Są równe. Dobra, muszę powietrze! A, powietrze! Dobra, powietrze, nabieramy, zjedzmy sobie też przy okazji. Dajmy tutaj światła trochę. Dobra. Cokolwiek widać teraz przynajmniej. Dobra, i głowa. Świetnie, cudownie.
No i jest, nie. Kurde. I człowiek lawa stał się człowiekiem obsydianem. Tyle w temacie. Okay. Skończyło ci się? Ja nie mogę to jeszcze. Nie. Mam jeszcze, trzeba, kurde. Skończył mi się jeden stack, ale spoko. Ty jak tam? Mi się kończy, no. Dobra, ja ale zrobiłam. Już kończymy i tak ale budowlę. Wystarczy. Chyba jest kit wszystko. Tak. Teraz mamy to, myślę. Mamy to. Czekaj, zobaczę z daleka, to, zobaczę z daleka, no. Jak to wygląda. Śmieszy. Dobra, raz na zawsze pochowany. Śmieszy. Dobra, jeszcze platformę trzeba zrobić tak, żeby on tego nigdy nie rozsunął, nie? Mm-hmm. Tu. I to najlepiej byłoby to z każdej strony obudować, ale on i tak nie ma nic tam ze sobą. Dobra, kurde, jest pokonany. Jest pokonany. Raz na zawsze, koniec. Dobra, tu brakło mi bloków. Dobra. Jest! Pokonany! Dobra, magia koniec. Świąt. Jest, ja wracam tu, sporadnie nabrać powietrze. Nie, no dobra, jest. Raz na zawsze zamknięty. Dobra, jest mega dobrze. Dobra, no to w takim razie, Emilia, zapraszam tutaj. Gdzie ty jesteś? A ty? Ja już wypływam na górę. A, no to ja wylecę, bo ja tutaj to do tego tam powietrza nabierałem, jestem na górze. O, dobra, tutaj. Zapraszam, musimy przybić sobie piątkę sukcesu. Już. Spokonaliśmy Lucyfera w tym momencie, jak się z tym czujesz. Czekaj, zarąbi mi się, piątka sukcesu, dawaj. Jej. No przestań. Ja się tak cieszę. Ja też się tak cieszę. Dobra, udało nam się. Ej, mega dobrze, ja dobra, wracamy z powrotem na palionowo. Teraz dawaj. Mogę w końcu odbudować swoją chatę i nikt mi jej nie zniszczy. Gracja, jak ja się cieszę. Sukces. Dobra, mega dobrze. Ja mogę wszystkie fajerwerki zużyję, kurde. Wszystkie moje fajerwerki, no dobra, tak, to ja też. No to w takim razie, że tak powiem, fajerwerki sukcesu. No więc co, w tym momencie dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie tego odcinka przecudownego. Udało nam się pokonać Lucyfera, mam nadzieję, że już raz na zawsze. Nigdy go już stamtąd nikt nie wykopie i mam nadzieję, że tam spędzi resztę swego, prawda, obsydianowego życia. No a w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Trzymajcie się, pa. Ilu.